Dobry wieczór. We wtorek 10 września Rafał Kulik. Zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Zbigniew Cybulski, Jerzy Duda-Gracz, Kazimierz Kuc czy Franciszek Pieczka. A teraz on, człowiek o wielkim sercu, talencie, humorze i uroku. Krzysztof Respondek dołączył dzisiaj do zasłużonych w Galerii Artystycznej na Placu Grunwaldzkim. Jego popiersie zostało odsłonięte w ramach obchodów 159. urodzin Katowic. W plebiscycie zagłosowało na niego niemal 60% katowiczan. Magda Sincewicz. Jego śmierć była nagła. Odszedł niespodziewanie pod koniec grudnia zeszłego roku. I choć mija już 9 miesięcy, pamięć o nim wciąż jest żywa. Wśród przyjaciół, bliskich i samorządowców wszyscy spotkali się dzisiaj, by go uczcić. Pewnie się śmieje. Znam z Krzysia to pojechanek, przestań, co oni się tu wygłupiają. Weź tam przestań, weź się to postaw na ogródku albo coś takie po piersie. No ale w naszej pamięci Krzysiu zostanie na zawsze. Na poważnie, bo trwale, choć jak zwykle w jego przypadku z przymrużeniem oka. Jestem od dziada pradziada Górnoślązakiem i on to doskonale wiedział i w swoim żarcie mówił o tym, no wiecie, ten Marcin Krupa to jest nasz synek, on jest stąd, z Górnego Śląska, on jest od nos, bo jak był z Koninien, to by się nazywał Kasza. No i tak to było. Teraz każdy będzie się mógł przy nim zatrzymać i powspominać. Jest to chyba wymarzone miejsce, jakie mogłoby być dla męża, dlatego że dla niego drugi człowiek był najważniejszy. Dziennie będzie tutaj spotykał ludzi, będzie się mógł z nimi witać tym uśmiechem. Uśmiechem, który spoglądał na nas ze sceny nieprzerwanie od lat 90. Rokowania są ostrożnie optymistyczne, mówią lekarze, którzy zajmują się 2,5-letnim chłopcem, który wypadł z 5. piętra bloku w Bielsku-Białej. Lekarze rozpoczęli wybudzanie dziecka. Do wypadku doszło 11 dni temu, gdy matka była z dzieckiem na balkonie. Nie miała prawa opieki nad synem, została tymczasowo aresztowana. Paweł Jędrusik. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach poinformowało, że 2,5-latek, który trafił do szpitala po upadku, jest wybudzany ze śpiączki farmakologicznej. Nie oddycha jeszcze samodzielnie, jego stan jest w dalszym ciągu poważny, ale lekarze mówią o ostrożnie optymistycznych rokowaniach, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Obrażenia chłopczyka były bardzo poważne, to był bardzo poważny wypadek z olbrzymiej wysokości. Tym większe szczęście, że udało się maluszka uratować. Przypomnijmy, do dramatu doszło 30 sierpnia w jednym z bloków w Bielsku-Białej. To wtedy chłopiec wypadł z balkonu na 5. piętrze. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował go do Katowic. W tej sprawie zarzuty usłyszała matka chłopca, która przebywała z nim na balkonie. Te zarzuty wynikają z tych ustaleń, które do tej pory zostały dokonane. Na tym etapie nie da się wykluczyć wersji przedstawionej przez matkę, czyli że jakby dziecko upadło jej przypadkowo. Ona nie miała zamiaru wypuszczenia tego dziecka z rąk, trzymała je, natomiast w sposób nienależyty je zabezpieczyła i to dziecko jej wypadło. Kobieta została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Liczne badania i warsztaty, a także koncerty i pokazy artystyczne. W Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chobrzowie odbyła się 4. edycja Targów Senioralnych. Silver Silesia 2024 to wydarzenie skierowane nie tylko do seniorów, a także osób i instytucji zaangażowanych we wsparcie srebrnego pokolenia. Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Magda Sincewicz. Można tak, na spokojnie. A można i tak, energicznie. Bo przecież każdy z nich jest inny. Łączy ich jednak jedno, chęć integracji, dlatego tu przyszli. Takie właśnie spotkania jak dzisiaj, no to dają nam możliwość, żeby zobaczyć coś nowego, poznać jakieś atrakcje nowe. Jestem zadowolony, że można przejść, obejrzeć, coś ciekawego zobaczyć, no przy okazji zbadać sobie ciśnienie, więc jest to bardzo pozytywna impreza. Nie tylko ciśnienie, ale też oczy, serce czy poziom cukru. Najnowsze prognozy wskazują, że już za 20-30 lat 80% polskiego społeczeństwa będą stanowiły osoby powyżej 60 roku życia. Dlatego warto już teraz o tym pamiętać. Coraz mniej ludzi się rodzi, społeczeństwo nam się zmienia. No, dzisiaj to duże wyzwanie. Co trzeci, za chwilę co drugi człowiek będzie w wieku senioralnym. Nie możemy przechodzić koło tego obojętnie. Musimy jako władze samorządowe, jako władze publiczne reagować. Przede wszystkim dzisiaj taka impreza, gdzie możemy się spotkać, trochę pobawić, ale przede wszystkim to służy wymianie myśli, wymianie idei.
Idea organizacji tegorocznych targów należała do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. W planach mają znacznie więcej. Polityka senioralna jest priorytetem, jeżeli chodzi o tą kadencję. My się z tego bardzo cieszymy, ponieważ poprzez projekty z funduszy europejskich będziemy dostarczać takie pakiety usług dla każdego seniora dedykowane indywidualnie. Wśród nich, prócz aktywności kulturalnych, znajdzie się także wsparcie opiekuńcze, zdrowotne czy zwykłe wyjście na spacer, a jakże cenne. Jak na miasto nauki przystało, zwłaszcza podczas urodzin, nie może zabraknąć wydarzeń popularno-naukowych. 36. tydzień nauki poświęcony jest Katowicom, w ramach którego mówi się o potencjale naukowym miasta. Jak on wygląda, o tym teraz opowie Fatima Orlińska. Katowice, Europejskie Miasto Nauki, w środę 11 września obchodzą swoje 159. urodziny. Jednocześnie w stolicy województwa śląskiego trwa 50 tygodni w mieście nauki, a wczoraj rozpoczął się urodzinowy tydzień Katowic. To okazja nie tylko do poznania ciekawych zakątków miasta, ale i porozmawiania o tym, jak zmienia się region. Na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej naukowcy rozmawiali o tym, jakie wyzwania stoją przed transportem XXI wieku w dobie współczesnych technologii. Tutaj chodzi, aby wszystkie środki transportu ze sobą komunikować, abyśmy mieli najlepsze rozwiązania dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców, a właściwie też i władz lokalnych. Ale to również kwestie związane z pojazdami autonomicznymi i sztuczną inteligencją. Konferencji towarzyszą symulatory kilku pojazdów. Na co dzień to urządzenia służące dydaktyce, jednak w ramach tygodnia Katowic chętni mogą spróbować tu swoich sił. Można też tutaj uruchomić ten symulator w takim pełnym trybie, pełnej symulacji, gdzie najmniejsze detale, które musi znać maszynista, który szkoli się przez 2 lata, w świecie rzeczywistym, tutaj w tym symulatorze można też załączyć taki tryb, który też wymaga tak wiele od uczestnika. Od czwartku w katowickiej strefie kultury będzie można skorzystać z symulatora samochodu ciężarowego przygotowanego w specjalnej naczepie przystosowanej do obsługi przez ciągnik siodłowy. Przy okazji tygodnia Katowic odbywa się również pierwsza konferencja naukowa najlepszych naukowców w świecie top 2%, czyli tych, którzy w świecie cytowani są najczęściej. Pośród nich aż 100 z województwa śląskiego. Tam są dwie kategorie. Pierwsza kategoria to są naukowcy, którzy w ostatnim roku byli, znaleźli się w tych 2% za publikację z ostatniego roku, a druga kategoria, jeszcze ważniejsza, to jest taka, w której naukowcy mają brane są pod uwagę publikacje z całego okresu pracy zawodowej. Znacząca część naukowców z regionu znalazło się w obu kategoriach. W ramach tygodnia Katowic w najbliższych dniach będzie można m.in. zwiedzić serwis Ferrari. Maszynownie szybu Bartosz czy zmierzyć bezpłatnie moc swojego samochodu na hamowni podwoziowej. Bebok to nadprzyrodzona istota obecna w folklorze, prawdopodobnie demon zwierzeń słowiańskich. Ale nie taki bebok straszny, jak o nim mówią, zwłaszcza w Katowicach. Jakiś czas temu postawiono na małe figurki beboki, które opanowały miasto. 2 najnowsze od dziś stoją przy katowickich szpitalach. I to nie bynajmniej po to, by straszyć. Mają przynosić szczęście zarówno pacjentom, jak i szpitalowi. A wystarczy tylko potrzeć ich nos. 2 lekarzy więcej ma od dziś Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. I to nie byle jakich, bo mających przynosić szczęście. Pojawienie się nowego personelu spowodowało spore poruszenie, gdyż beboki od dawna już podbijają serca katowiczan. Pacjenci, myślę, że potrzebują takich akcentów, które spowodują, że na ich twarzach pojawi się uśmiech. Tak jak sam artysta powiedział, potarcie nosa beboka daje szczęście, więc ja liczę, że zarówno nasi pacjenci, jak i szpital będzie to szczęście miał w kolejnych 10-leciach. Bo Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, konkretnie Szpital na Ceglanej w Katowicach, świętuje swoje 50-lecie. Nowe beboki mają swoje role, ale i cechy szczególne. Na ulicy Medyków stanął bebok, który spieszy się na zabieg. 2 przy ulicy Ceglanej to beboczka, która, jak tłumaczy autor, dobrze patrzy przez swoje własne bryle. Wraz z nią powstawał wielkoformatowy mural, który ma być akcentem pozytywnej energii w szpitalu. Bebok okazuje się być postacią, która żyje wśród nas, mieszka wśród nas, zachowuje się tak jak my. Wcale straszny nie jest, ale raczej prowokuje do uśmiechu. Jest trochę karykaturalny, ma być zabawny, ma opowiadać, a w zasadzie godać o tych miejscach, które są najbliżej niego.
Nowe beboki są już kolejnymi w Katowicach, a to jeszcze nie koniec. Tych planów jest bardzo dużo. Kolejne szkoły nasze katowickie zamawiają beboki. Przedsiębiorcy, którzy rozwijają swoje biznesy, więc tych beboków będzie przybywało i podejrzewam, że będzie ich jeszcze więcej niż krasnali w Wrocławiu. Na razie miasto dorobiło się niemal 70 figurek i są one jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych stolicy województwa śląskiego. To będzie prawdziwa teatralna uczta do skonsumowania nocą. 21 spektakli i blisko 50 różnych atrakcji. W najbliższą sobotę na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii odbędzie się 14. edycja Nocy Teatrów. Wolny czas będzie można spędzić m.in. w Katowicach, Chorzowie czy Sosnowcu. Paweł Jędrusik. 13 teatrów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przygotowuje się do 14 edycji Nocy Teatrów. Tak jest m.in. w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, gdzie będzie można zobaczyć spektakl Curie czy Kolory. Kojarzymy Marię Curie-Skłodowską właściwie wyłącznie jako naukowczynię, jako zdobywczynię dwukrotną Nagrody Nobla. A tak niewiele wiemy o niej, jaka to była kobieta, jaka to była matka, jaka to była żona, jakie przeżywała rozterki. Jakie dramaty, jak układało się jej życie. O życiu właściwie Marii Curie-Skłodowskiej wcale nie wiemy wiele i to chcemy Państwu pokazać. Z kolei w Teatrze Śląskim w Katowicach dwa spektakle, Korfanty, Rebelia i Siedem, ale nie tylko. Jest to wyjątkowe przeżycie, ponieważ nie zawsze można być w nocy w teatrze, a także zwiedzać teatr od kuchni, co też widzom proponujemy. Oprócz tego w naszym teatrze również stand-up o historii Śląska, wiele warsztatów dla dorosłych oraz dzieci. Jak zapewnia Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, w tym roku podczas Nocy Teatrów każdy znajdzie coś dla siebie. Proporcje komedii i dramatu zostały mniej więcej zrównoważone, więc zarówno coś do pośmiania się, jak i coś do głębszej refleksji. Wzorem ubiegłorocznej edycji można spodziewać się sztuki plenerowej. Podobnie jak w ubiegłych latach, na Noc Teatrów w GZM będzie można za darmo dojechać komunikacją miejską. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. W imieniu Grzegorza Żądły zapraszam na kolejne jutro. Spokojnej nocy. Dobranoc.